Kościół pomocniczy świętej Jadwigi przy ulicy 3 Maja powstał jako świątynia ewangelicka w latach 1748-1751, zastępując drewniany dom modlitwy z 1741 roku. Wbudowano go na gruncie ofiarowanym w 1748 roku przez wdowę Kramer. Jest to skromna, salowa budowla o cechach barokowo-klasycystycznych, z kwadratową wieżą na osi, którą nakrywa hełm, niegdyś z prześwitem. Pracami kierował mistrz Scholz z Lwówka Śląskiego. Po zakończeniu II wojny światowej wspólnota katolicka rozpoczęła starania o otrzymanie obecnego kościoła świętej Jadwigi. W latach 50. została świątynia ofiarowana parafii w Walimiu. Od razu podjęto pracę przy remoncie i dostosowaniu do wymogów parafii katolickiej. Wyposażenie wnętrza jest bardzo skromne. Zachowały się dwukondygnacyjne empory oraz trzy piaskowcowe epitafia inskrypcyjne von Zedlitzów z XVII-XVIII wieku w kruchcie. Główne elementy drewniane w kościele, być może też inne snycerskie dekoracje, wykonał miejscowy stolarz Klemt. Ołtarzowy obraz Jezus w Emaus pędzla Heinachera zastąpiony został po 1945 roku wizerunkiem obecnej patronki.